Witam szlachetnych rodaków. Jest 29 maja 2015 roku. Jesteśmy pod lokalem wyborczym. Obwodowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu wywiesiła protokół i liczba wyborców uprawnionych do głosowania to jest 2184. Komisja otrzymała kart do głosowania zaledwie 1900, nie wykorzystano kart do głosowania 705. Wydano kart 1195. Przez pełnomocnika głosował 1. I kolejne dane. I wynik tutaj, proszę Państwa, w punkcie 14. Na Dudę głosowało 464, a na Bronisława Felszczynukowicz aż 716, razem 1180. Także widzimy, jakie tu są proporcje. Do tego oświadczenia za chwilę wrócimy w następnym filmie, bo to jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy jeszcze kolejny wynik, rozliczenie kart do głosowania, liczba wyborców uprawnionych do głosowania, tu pojawia się inna liczba, 2358. Komisja otrzymała kart 2000, równiusieńko, nie wykorzystano kart do głosowania, 535, liczba wyborców 1465. Czemu to jest inna liczba? Tu jest 2358, a tutaj jest 2184. No cóż, proszę Państwa, to protokół podpisany i tutaj jest także inny wynik. Tutaj w punkcie 14 Duda dostał 552 ważne głosy według tej komisji, a Komorowski Felszczynukowicz aż 873 ważne głosy według tej komisji, razem 1425. 552 do 873. To są prosto zadziwiające wyniki. Przy sporządzeniu byli Staśkowiak Sylwia, Pożyc Maria, Lewicki Janusz, Michalewska Elżbieta. Dziękuję. Do następnego nagrania.